Prowadzisz jednego z najbardziej popularnych blogów w Polsce. Śledzicie naprawdę, myślę, że tysiące kobiet codziennie patrzy, co robisz, jak ćwiczysz. Dlaczego one tak chętnie spoglądają na twoją stronę? No właśnie, moja droga, drodzy Państwo, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, bo w rzeczywistości jestem tak zupełnie normalna i tak nudna, że nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu nie wiem, może właśnie dlatego, że wychodzę, że się pocę, że stękam, że narzekam, że nie jestem bombą tylko i jedynie tych dobrych emocji, tylko czasem jestem smutna, nawet częściej jestem smutna niż roześmiana. Po prostu jestem normalnym człowiekiem z krwi i kości. Czasami nawet potrafisz przekląć, nie boisz się, że zostaniesz za to zhejtowana? No nie, no jeżeli chodzi o hejterów, to tak naprawdę trzeba sobie zdać sprawę z tego, że niezależnie od tego, co zrobisz albo czego nie zrobisz, będziesz zhejtowana. Jeżeli będę zbyt grzeczna, będą mnie hejtować, że nie jestem sobą. Jeżeli będę niegrzeczna, będą mnie hejtować, że jestem niegrzeczna. Więc tutaj kompletnie nie ma jakby reguły i z tym się nie walczy. No, jeżeli mam taką potrzebę i muszę użyć tej emfazy i sobie przeklnę, no to widocznie tak po prostu ma być. Staram się, nawet nie staram się, ja po prostu taka jestem. Ja jestem zupełnie normalna i zawsze jestem szczera. I wiem, że to się nie podoba, tak? Mimo tego, że wydaje mi się, że ta szczerość teraz jest takim towarem reglamentowanym i ludzie powinni szanować to, że ktoś jest szczery. Niestety żyjemy w takim świecie, że wygląda to zupełnie inaczej. Liczy się ta sztuczność, do bólu białe zęby, tutaj oczywiście mówię to w przenośni, i ten uśmiech, który gdyby nie uszy, byłby po prostu, wiesz, założony dookoła głowy. Jeśli chodzi o treningi, to pokazuje, że to nie trzeba 2-3 godziny dziennie ćwiczyć, żeby być w formie. Można tak naprawdę poświęcać 15 minut dziennie na to, żeby być szczęśliwym, na to, żeby być fit. Tak, no właśnie tutaj chodzi o to. Najważniejsze jest to, żeby poświęcać sobie choć odrobinę czasu każdego dnia. Ja już nawet nie upieram się nad tym, żeby ćwiczyć, wiesz, żeby się męczyć. Jeżeli nie chcesz ćwiczyć, zacznij od spaceru. Nie wiem, usiądź, znajdź tę chwilę i spójrz na swoje paznokcie. Zrób coś, co da ci takie poczucie, że poświęciłaś czas sobie. Od tego zaczynamy jakby. I to daje nam takie poczucie, że jesteśmy dla siebie ważne. 2-3 godziny ćwiczeń, wiesz co, to nigdy nie są 2-3 godziny ćwiczeń, bo nawet jeżeli pójdziesz na siłownię, no to dokładnie widać, kto co robi, będąc tam 2-3 godziny. Najczęściej siedzi na telefonie, przerzucając zdjęcia na przykład na Instagramie, tak? No bo normalnie wykonany trening rzeczywiście może trwać 15-20 minut i on będzie bardzo efektywny, czego zresztą dowodzę, wrzucając na stronę zdjęcia z przemian, które dziewczyny jakby uzyskują czy mają, trenując ze mną na live'ach zupełnie za darmo, w swoich domach zresztą. I ile schudła taka twoja najwierniejsza fanka? Ostatnio, w tym tygodniu, wrzucałam przemianę dziewczyny, która schudła 40 kg. Wygląda cudownie, ale tutaj też się będę przy tym upierać i będę to powtarzać, że wiesz, tutaj nie jest najważniejsze to, że ona zmieniła się fizycznie. To jest fajne oczywiście, ale to jest efekt uboczny tego, że ćwiczyła. Najważniejsze jest to, że ona zmieniła się psychicznie. To, jak ona do siebie podchodzi. Różnica na zdjęciach, ciało ciałem. Okej, natomiast na pierwszym zdjęciu, jak miała te 40 kilo balastu więcej, to ona taka, wiesz, stoi taka smutna, no nieszczęśliwa, zahukana kobieta, która kompletnie w siebie nie wierzy. A na drugim zdjęciu, minus 40 kilo, to jest po prostu bomba energetyczna. Uśmiech, szczery, widać, że szczęśliwa i to jest najważniejsze. Nie to, że ona waży 40 kilo mniej, tylko że ona po prostu uwierzyła w siebie, tak, że dała radę, że teraz już tak naprawdę wie, że jest w stanie poradzić sobie z wieloma innymi rzeczami, bo jeżeli przeszła taką przemianę cielesną, ale i psychiczną, no to naprawdę to jakby jej droga i kolejne problemy już nie będą wyglądały tak strasznie, jak wyglądały wcześniej. Wiele też zmienia urodzenie dziecka, prawda? Często kobiety po ciąży boją się jakby wyjść do ludzi przez to, że siedzą na urlopie macierzyńskim przez rok. Potem jakby to ich pewność siebie zdecydowanie wtedy maleje. I ty jakby jesteś żywym dowodem na to, że nie ma co się poddawać, że trzeba walczyć i że trzeba coś po prostu robić. Żywym dowodem na to, wiesz co, nie wiem, dlatego że ja mam mnóstwo problemów i tego nie ukrywam. Natomiast
czy ciąża to jakoś zmienia? Nie no, ciąża zmienia nas na pewno mocno fizycznie, ale zmienia nas też bardzo psychicznie, no bo jeżeli... Znaczy to zrozumie tylko ktoś, kto ma dziecko, tak? Mówię teraz oczywiście o mamach. Tutaj jakby ojcowie są też bardzo ważni, natomiast nie o nich się teraz wypowiadam. Jak rodzi się dziecko, no to zmienia ci się totalnie cały światopogląd. Świat wywraca się o 180 stopni i myślę, że ten pierwszy czas żadna kobieta jakby normalnie myśląca nie myśli o sobie w tym pierwszym okresie. Dziecko jest dla niej po prostu całym światem i to jest najważniejsze. I ja bym chciała, żeby tak zostało, wiesz, że żebyśmy właśnie nie miały tego parcia z tego szkła, z tych mediów, że jej, urodziłaś już dziecko, no to 2 tygodnie po musisz wyskoczyć w bikini, po prostu wiesz, z ABS-em na brzuchu. To są po prostu wierutne bzdury. To są wierutne bzdury. Taka postawa spromowana w mediach, prawda? Ale to tak nie wygląda. I wiesz, do czego to prowadzi? To prowadzi tylko do jednej rzeczy, do tego, że właśnie te kobiety, które zamiast skupić się na tym, że zostały właśnie mamami, i to jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie, bo po porodzie nasze hormony dają nam tak bardzo w kość, że to, co się wtedy czuje, to nie jest najczęściej wybuch szczęścia. To są ogromne problemy, to są bardzo często początki depresji, tak zwany baby blues. To jest płacz bez sensu i jak do tego dorzucisz jeszcze, wiesz, ten nacisk, ćwicz, rób, bo przecież nie możesz mieć ileś tam kilo więcej, bo ci wisi brzuch, bo skóra, to naprawdę prowadzi docelowo do depresji i do problemów, które te dziewczyny potem mają, które rzutują na to, jakimi są mamami. Bo często obwiniają dziecko za to, że tak wyglądają, tak? No bo gdyby nie były w ciąży, nie byłoby problemu. Mają zły kontakt ze swoim partnerem, no bo od razu widzą, że widocznie są nieakceptowane, no bo jeżeli są grube, no to przecież nie mogą się podobać. To się potem jakby przerzuca na całe życie, więc ja jestem w totalnym odwodzie i kompletnie po drugiej stronie barykady. To jest tak, wiesz, świat fit, cała ta sztuczność i to, co w ogóle jest nieprawdą, i ja. No i przegrywam tę walkę, tak, no bo jakby media promują teraz właśnie to, czego ja wręcz nienawidzę. Natomiast każda jedna osoba, która jest odbiorcą tego, co ja piszę, czyta mnie, każda osoba, która napisze mi, słuchaj, otwarłaś mi oczy, czy otworzyłaś mi oczy, to jest prawda. Bardzo ci za to dziękuję, jest moim sukcesem. Każda jedna.